Bartosz Cichocki przestał pełnić obowiązki naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie. Zastąpił go Sławomir Langowski, który na to stanowisko powołany został przez ministra finansów. Nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika Tczewskiego Urzędu Skarbowego. Od 1 października funkcję tę pełni Sławomir Langowski, który zastąpił swego poprzednika Bartosza Cichockiego. Czym ta zmiana jest podyktowana? Powodem było ogłoszenie przez ministra finansów w maju konkursu na stanowisko naczelnika urzędów skarbowych w całej Polsce. Jednym z takich konkursów był również konkurs na naczelnika urzędu skarbowego w Tczewie, do którego przystąpiłem, przeszedłem całą procedurę konkursową pozytywnie i z dniem 1 października powołał mnie na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego w Tczewie. Natomiast z dniem 30 września, tak jak pani wskazała, Bartosz Cichocki przestał pełnić obowiązki naczelnika urzędu w tym urzędzie. Natomiast z dniem 1 października, to taka ciekawostka, został powołany na stanowisko wicedyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. Nowy naczelnik od 20 lat pracuje w administracji podatkowej, a rozpoczął ją w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie, potem w Malborku, w Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Gdańsku. Pełnił też obowiązki naczelnika Urzędu Skarbowego w Lęborku, skąd przeszedł do tczewskiej skarbówki. Czy zmiana na stanowisku naczelnika tutejszego urzędu wiąże się również z innymi, choćby organizacyjnymi tej instytucji? Naczelnik Sławomir Langowski uspokaja i dodaje, że żadnych zmian w organizacji urzędu nie przewiduje, podobnie jak w jego strukturze. Kłaść jednak będzie nacisk na obsługę klienta tak, aby zwiększyć aktywność urzędników w sferze jego edukacji podatkowej, która ma spowodować dobrowolne regulowanie zobowiązań podatkowych. Poinformował też, że przyjmowanie zeznań podatkowych od 1 stycznia 2016 roku będzie odbywało się na zasadzie wprowadzenia zeznania do systemu od początku do końca, aby klient miał 100% pewność, że zeznanie przez niego złożone jest przyjęte i nie będzie ponownie wzywany w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów. To dobra wiadomość dla podatników, którzy do 30 kwietnia następnego roku muszą rozliczyć się z fiskusem. Dokładnie tak, a jest ich niemało, bo około 50 tysięcy. W związku z tym prośba, żeby nie czekać do ostatniej chwili, można to składać na bieżąco, robić to w formie elektronicznej, jak również w wersji papierowej, wysyłać do nas pocztą, czy przyjść tutaj osobiście złożyć i będzie ono przyjęte, wprowadzone i wyjdzie po prostu z potwierdzeniem, że zeznanie zostało prawidłowo złożone.